Proszę pana, ja uważam, że kandyduję po to, żeby ludzie mogli głosować na kogoś, kto nie lubi tego ustroju. To nie chodzi o tę partię czy tamtą. Ustrój jest zły, a nie ludzie, gdzie można było dokonać zasadniczej zmiany ustroju, co niewątpliwie spowoduje konflikty. Pan Marek Borowski twierdził, że jestem poza głównym nurtem polskiej polityki. Ma absolutną rację, bo główny nurt polskiej polityki to jest kloaka. Rządy. Jeżeli komuś się podobają rządy bandy czworga, czyli PO, PiSu, SLD i PSL, to nie głosuje na kogo innego. A jeżeli ktoś uważa, że trzeba dokonać zasadniczej zmiany, potem zasadniczej zmiany ustroju, no to powinien zagłosować na mnie i po to właśnie kandyduję, żeby ci, co nas okradają i chcą żądać naszymi pieniędzmi, żeby zobaczyli, że nie wszyscy są z nich zadowoleni. Ilu jest niezadowolonych z tych rządów, to zobaczymy po procencie głosów na mnie. Żeby pamiętać, że oni patrzą uważnie. Jeżeli dostaną na bandę czworga padnie bardzo dużo głosów, to znaczy, że oni uznają, że jest bardzo dobrze, że jest głupota i że jest korupcja. Tak uznają. Dziękujemy, panie przewodniczący. Jak mówią amerykańscy konserwatyści, niczyje życie, zdrowie ani mienie nie jest bezpieczne, kiedy obraduje parlament. Dlatego weto prezydenta, które ochroni nas przed stertą głupot produkowanych na wiejskiej, przed uciskiem podatkowym produkowanym na wiejskiej, jest niesłychanie ważnym elementem. Ja pamiętam, jak pan Donald Tusk mówił przed wyborami, że pan Kaczyński naprodukował całą kupę fotoradarów na drogach. Ale jak doszedł do władzy, naprodukował 3 razy tyle fotoradarów. Prawda? Jak pan Donald Tusk obiecał, już 4 razy za mało, że 20% pieniędzy z prywatyzacji będzie szło na fundusz emerytalny. Oczywiście nie dał ani grosza. Otóż pierwsze rzeczy, które powinien zrobić prezydent, to z inicjatywy ustawodawczej, to jest właśnie ustawa o utworzeniu funduszu emerytalnego, a także ustawa o obronie narodowej i ustawa bardzo ważna o reformie sądownictwa. Dziękuję, panie przewodniczący. Jak mówił Lord Palmerston, państwa nie mają przyjaciół, mają tylko interesy. Otóż ja będę prowadził politykę zimnego egoizmu państwowego i oczywiście nie wiadomo z góry, jakie sojusze należy przestrzegać. Jedno państwo obiecuję, nie zrobię błędu, który popełnił w świętej pamięci Lech Kaczyński, który jednocześnie atakował, a właściwie drażnił jednocześnie Niemcy i Rosję. Dziwienie się, że Niemcy i Rosja zawierają sojusz ponad naszymi głowami, jest bez sensu. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Sami żeśmy sobie ten sojusz rosyjsko-niemiecki przeciwko sobie zmontowali, przynajmniej ułatwili jego powstanie. Z całą pewnością zawetuję każdą próbę wprowadzenia euro. Wszyscy wiedzą, jak się trzyma Eurolandia, a jak się trzymają państwa, które weszły do Unii Europejskiej, ale nie należą do Eurolandii. Także zawetuję taką próbę i wszelką próbę przejęcia kontroli przez Komisję Europejską nad polską armią. Dziękuję. Proszę, pan Janusz Korwin-Mikke. Ja już wspomniałem, że jedną tylko z pierwszych jeśli ustaw, mikrofon mógłby pan włączyć. Jedną z pierwszych ustaw będzie ustawa o siłach zbrojnych, które w dalszym ciągu, mimo że odkryłem to w Sejmie lat temu prawie 20, nie mają dowódcy. Nie ma czegoś takiego jak dowódca na wypadek wojny i trzeba to zrobić. Dlatego chcę powiedzieć jedno. Armia jest po to, żeby walczyć. I zupełnie się nie zgadzam z panami, którzy mówią, że stało się coś strasznego. Żołnierz jest po to, żeby walczyć. Do wojska idą zawodowcy, czyli ochotnicy. I ja uważam, że połowa wojsk polskich powinna stale gdzieś walczyć po to, żeby nabrali wprawy. Oczywiście to musi nam się opłacać. Poważnie. Armia, która siedzi w koszarach, jest armią, która się marnuje i gnije. To jest podstawowa sprawa. Trzeba również pamiętać o tym, że nie, zgadzam się z panem Leperem. NATO nam niczego nie gwarantuje. Czy ktoś z państwa przeczytał kartę NATO? Ona nie gwarantuje nam niczego. Co więcej, karta NATO wcale nas nie zobowiązywała do interwencji w Iraku ani w Afganistanie. Jesteście państwo okłamywani cały czas przez tych ludzi, którzy na polecenie amerykańskie wysłali tam ludzi. Dziękuję. Proszę. Całkowicie nie zgadzam się z moimi obydwoma przedmówcami. Ten sukces to jest katastrofalny spadek poziomu studiów, katastrofalny spadek tytułu magistra, który po prostu w tej chwili staje się na ogół pośmiewiskiem. Nie ma,
Dlaczego tak jest? Bo nie ma konkurencji. Szkoły mają być nie rozwiązywane przez ministra, tylko mają bankrutować. Złe uczelnie powinny bankrutować. Czy słyszeliśmy o uczelni, która zbankrutowała? Nie. Jak nie ma bankructw, to nie ma gospodarki. Jak nie ma bankructw, to nie ma nauki. Muszą złe szkoły bankrutować, a tego nie ma. Szkoły państwowe powodują oczywiście nieuczciwą konkurencję, bo one dlatego mają najwyższy poziom, że zdolni studenci idą do szkół państwowych, gdzie mają szkołę za darmo. I stąd jest nie, że nauczyciele są źli, tylko dlatego, czy dobrzy, tylko dlatego, że taka jest selekcja kandydatów. Zdajmy sobie z tego sprawę. I powtarzam jeszcze raz, musimy zrobić równą konkurencję i bankructwa złych szkół. Czy ja mogę poza odpowiedzią na pytania? Chciałem podziękować Januszowi Korwin-Mikkemu, bo dzięki niemu to nie ja wychodzę na krwawego liberała. Pozwólmy jednak odpowiedzieć na pytanie. Trudno. Ktoś tym liberałem musi być. Przepraszam, jak ty nie chcesz. Pozwólmy odpowiedzieć na pytanie panu premierowi Lepperowi. Nie rozumiem, co znaczy uregulować prawnie. O ile wiem, związki dwóch homosiów, jak również związek rolnika z ulubioną kozą, nie jest nielegalny w Polsce. W związku z czym nie bardzo rozumiem, co tu uregulować prawnie. Państwo chcecie wszystko regulować. Otóż wszyscy znani mi... My tylko zadajemy pytania. Wszyscy znani mi homoseksualiści nie potrzebują, żeby regulować ich stosunki. Oni sami potrafią to robić bez żadnej regulacji. Dokładnie odwrotnie niż przyjął pan Benedykt Obama w Stanach Zjednoczonych, czyli wrócić do normalności, czyli do prywatnych lekarzy. Po co mamy utrzymać pasożytów z Narodowego Funduszu Zdrowia, pasożytów z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, pasożytów z Wydziałów Zdrowia po województwach i powiatach. Całą tę bandę utrzymujemy, oni nas okradają z pieniędzy, marnują je, rozkradają potwornie. O wiele prościej jest, żeby nam oddano te 200 zł, które nam zabiera każdemu na tak zwaną służbę zdrowia i wtedy każdy sobie zapłaci lekarzowi, pielęgniarce, prawda, w zależności od potrzeb. Pamiętajcie Państwo, po wprowadzeniu fragmentu struktury w Ameryce w ciągu 30 lat 16-krotnie wzrosły koszta leczenia, uwzględniając inflację. Dlatego też trzeba wrócić do tego, chcemy mieć medycynę 6 razy tańszą czy 10 razy tańszą niż jest w tej chwili. Jest potwornie droga, tylko jest ukrywane w podatkach. Państwo idziecie na stację benzynową, płacicie za benzynę 4,60, a kosztuje 1,20 zł. To idzie na dopłaty do służby zdrowia, między innymi. W dziedzinie polityki zagranicznej oczywiście żadne. Zimny interes ma decydować. Natomiast każda decyzja jest oczywiście warunkowana moimi przekonaniami. No jak ja mógłbym robić coś, do czego nie miałbym przekonania? No to byłbym oszustem, prawda? Ja uczciwie mówię wyborcom, jakie są moje przekonania. Oni głosują na mnie w przekonaniu, że ja będę je realizował, potem miałbym robić coś innego. No przepraszam, to jakieś pytanie, szczerze mówiąc, uważam za trochę niepoważne. Kobiety!